Państwa bardzo serdecznie. Najpierw takie krótkie informacje związane z regulaminem imprezy. Prosimy przed wejściem do lokalu o założenie maseczki i dezynfekcję rąk. Takie mamy czasy i niestety wszyscy musimy się stosować. Na początek powiem kilka słów na temat nadchodzących imprez, które przygotowaliśmy jeszcze w sierpniu. 18 sierpnia mija 83. rocznica urodzin Edwarda Stechury, idol, legenda, mit, poeta pokoleniowy, kaskader literatury. Kiedyś niezwykle popularny, dziś niestety już zapomniany. Galeria Sztuki przypomni wam tę postać. W ramach kulturalnej 30 zapraszamy we wtorek o godzinie 18.30 na wieczór właśnie poświęcony Edwardowi Stachurze. Będzie poezja, będzie muzyka, przemiły wieczór. Oczywiście wszystko w rygorze sanitarnym, ilość miejsc jest ograniczona, bo tylko dla 30 osób są miejsca przewidziane. Bezpłatne wejściówki są dostępne już przy barze w Galerii Arkady. Także serdecznie zapraszam. Wtorek, godzina 18.30. Kolejne wydarzenie to piątek, 21 sierpnia, godzina 18. Teatr eksperymentalny Terminus Aquo. Ich żywiołem jest ulica. Przedstawią spektakl Go, demaskujący prawdę o trudnych obecnych czasach i doskonale wytresowanym społeczeństwie, bo niestety tak jest. Nie ma tu miejsca na niedopasowanych. Zapraszam wszystkich w piątek 21 na godzinę 18. Następnie 27 w czwartek Arkady na Rokowo, czyli Młodzi Zdolni Tomaszowianie i goście z Kielc. Myślę, że warto. Zaczynamy od godziny 18. I oczywiście to nie jest koniec tego, co przygotowaliśmy, ponieważ w każdą sobotę wieczór muzyczny, taneczny tu pod Arkadami. Paweł Szymula bawi i rozczula, godzina 17. W niedzielę na skrzydłach muzyki i Leszek Kozdrój od 17. A oprócz tego, w dni, w których na scenie plenerowej nie odbywają się imprezy, zapraszamy na filmową ruletkę, czyli Arkady na Leżakach. Pula 24 filmów, codziennie losujemy inny tytuł, na Leżakach, z popcornem w dłoni. Od godziny 19 zaczynamy dla Państwa seansę. A w dniu dzisiejszym młodzi, utalentowani, klasyczne trio jazzowe. Są już panowie? Są, okej. Przybliżę postać. Marcel Baliński, absolwent Akademii Muzycznej z Łodzi, obecnie studiuje kompozycję w Bernie w Szwajcarii. Jest pomysłodawcą festiwalu Dwa Piętra w Łodzi. Współpracował między innymi z Zbigniewem Namysłowskim. Michał Rutkowski, kontrabasista, zaczął od gitary basowej, zafascynowany muzyką Red Hot Chili Peppers, czyli zupełnie w innym brzmieniu. Na kontrabasie gra od 4 lat, od 2 lat muzykuje na całym świecie. Świeżo upieczony maturzysta, odebrał już wyniki. We wrześniu dyplom, także trzymamy za Michała kciuki. I Bartosz Szabłowski, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Rozpoczął obecnie studia magisterskie w Odense w Danii. Od 16 lat gra na perkusji. Czy jest ktoś, kto chciałby zająć, nie wiem, tutaj głos przed imprezą, coś powiedzieć? O, pan Andrzej. Dzień dobry. Mam zejść ze sceny? Chciałem powiedzieć parę słów. Ja, Andrzej, w imieniu mieszkańców swoich i mieszkańców Tomaszowa chciałem podziękować panu Mariuszowi i personelowi za wspaniałe organizowane imprezy. Bo gdyby nie Mariusz, to ja bym się zanudził tu w Tomaszowie. W każdym razie, no, jest super, no. Super i będzie super. Myślę, że to będzie trwało chociaż przynajmniej 10 czy 20 lat. Brawo dla pana Andrzeja! Dziękujemy, panie Andrzeju. Zapraszam na scenę Marcel Baliński, Michał Rutkowski i Bartosz Szablowski. Zapraszamy! Marcel, Michał i Bartosz. Ja ze swojej strony życzę miłego wieczoru, bawcie się wspaniale i chłońcie
to, co przygotowali, jeszcze nie dodałam, prosto z plaży tu przyjechali. Także na gorąco dla was trio jazzowe. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Bardzo się cieszymy, że tak licznie gromadzicie się na jazzowych koncertach i do zobaczenia.
Michał, gram na kontrabasie. Ja mam imię Marcel i gram na fortepianie. Ja jestem Bartek i gram na perkusji. Nazywamy się Panorama, ponieważ gramy przekrój całej muzyki. Bardzo dużo różnych stylów, gatunków. Gramy ze sobą już od 8 lat i dzisiejszy koncert jest dla nas wyjątkowy. Obchodzimy benefis 10-lecia pracy twórczej Michała. Michał już 10 lat gra na kontrabasie i bardzo się z tego powodu cieszymy. W Maszowie gramy po raz drugi. Drugi, tak. Ja też graliśmy. Ja też drugi. Bardzo nam się podoba, publiczność jest naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj właśnie pan podchodził do nas już dwa razy i mówił, że tu nieźle jazz wymiatali. I bardzo zawsze fajnie słyszeć coś takiego, że ludzie słuchają jazzu. Byliśmy dzisiaj nad jeziorkiem tutaj obok, bardzo przyjemnie. Pozdrawiamy bardzo Badiego i bardzo się cieszymy, że zagramy tutaj dzisiaj.
Dużo muzyki jazzowej, też covery Wojciecha Młynarskiego, Lady Gagi, Antonego Braxtona. No, w takich właśnie jazzowych aranżacjach. Ale ogólnie jazzowo bardzo. Thank you.
słoneczko ładnie świeci. Fajni ludzie, dużo ludzi. Jeszcze był pan, który wspominał coś, że chce zatańczyć. Tak, tak. Pan Andrzej, dla którego zagramy też dzisiaj, poprosił o dedykację. A teraz taka niespodzianka od zespołu i od Arkad. Panie Andrzeju, pani Irenko, zapraszamy do nas. Brawa, brawa! W nagrodę za tak ciepłe słowa i takie piękne przemówienie możecie dla nas wszystkich zatańczyć. Brawa, brawa! Całe lato przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. Pierwszą z nich jest dzisiejszy koncert z cyklu Summer Jazz Arkady. Wystąpi klasyczne trio jazzowe, a o godzinie 19 startujemy. We wtorek zapraszamy na program przygotowany przez Panią Barbarę Ulikowską, Steda Scheda. Będzie to wieczór wspomnień o Edwardzie Stachurze. Zaczynamy o godzinie 18.30. Następnie 21 sierpnia o godzinie 18 tutaj na skwerze przed Arkadami zaprosimy Państwa na teatr uliczny Terminus Aqua w spektaklu Go. Oprócz tego 27 sierpnia od godziny 18 na Rokowo nasi znani tu utalentowani młodzi Tomaszowianie oraz goście z Kielc od godziny 18. W każdą sobotę zapraszamy na potańcówki przy muzyce na żywo, w niedzielę na skrzydłach muzyki z Leszkiem Kozdrojem od godziny 17. We wrześniu przygotowaliśmy masę niespodzianek, ale o tym myślę przy następnej okazji. Pozdrawiam i zapraszamy serdecznie do Arkad. Dziękujemy, wielkie brawa. Pan Andrzej jest tu naszym takim najwierniejszym chyba klientem, tancerzem, jest na każdej imprezie, także wielkie brawa i podziękowania dla pana.